co najmniej 4 ostatnie rewanże w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jest jedno niespodziewane rozstrzygnięcie, ale o tym za chwilę. Marcinga, kłaniam się nisko. Rozpoczniemy od meczów wtorkowych i od tej właśnie największej sensacji, a mianowicie Manchester United Sevilla. Pierwsza połowa generalnie wyrównana, oba zespoły starały nie otwierać się, nie pokazywać wszystkich swoich atutów. Też gdzieś tutaj José Mourinho no, nie chciał bardzo mocno ryzykować i nie chciał rzucać się do ataku na Sevillę, więc pierwsza połowa mimo kilku fajnych sytuacji z jednej i z drugiej strony przypominała lekkie piłkarskie szachy. Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej połowie głównie za sprawą jednego zawodnika, który tak naprawdę uszczęśliwił Sevillę, Ben Yedder. On pojawił się w drugiej części spotkania za Muriela i dokończył, a w zasadzie rozpoczął i skończył dzieło zniszczenia Manchester United. 74 i 78 minuta, dwie bramki. Później Lukaku zdobył gola na 2-1, jednak był to gol jedynie na otarcie łez. Wydaje się, że to jest największa sensacja, jeśli chodzi o 1/8 finału rozgrywek. Też na pewno zaskakujące są słowa José Mourinho po meczu na konferencji prasowej, że dla niego to nie jest żadne zaskoczenie, gdyż on zarówno z FC Porto i Realem Madryt zasiadał na tym miejscu i wtedy Manchester United odpadał. Tak więc no tutaj zobaczymy, jak zareaguje zespół na te słowa w kolejnych meczach, bo na pewno nie są one godne pochwały. Drugie starcie AS Roma, Szachtar Donieck. Roma wygrywa 1-0. Mimo wyrównanego meczu gdzieś skuteczniejsi byli Rzymianie. Tutaj też w mojej opinii przy bramce Piatow mógł się zachować nieco lepiej. Dzeko puścił mu tą piłkę pomiędzy nogami. Później Szachtar po stracie gola próbował jeszcze odrobić straty, bo wiemy, że wynik 1-1 premiował zespół z Doniecka, jednak tutaj Roma po zdobyciu bramki nie dała sobie zagrozić na tyle mocny sposób, aby tutaj Szachtar był w stanie odrobić tą jednobramkową stratę. Fakt faktem, mecz wyrównany, mecz ciekawy. Oczywiście oglądałem tylko skrót z tego spotkania, jako że śledziłem całościowo potyczkę United ze Sevillą, natomiast no, te osoby, które oglądały mecz w całości, na pewno nudzić się nie mogły. I mecze środowe, a mianowicie Besiktas, Stambuł, Bayern Monachium. Bayern zaskoczył, Bayern zagrał niemalże w pełnym składzie, pewnie wygrał 3-1 i przypieczętował swój awans do ćwierćfinału. Już po pierwszym meczu byliśmy niemalże pewni, że tutaj podopieczni Juppa Heynckesa, kiedy to wygrali 5-0, będą mieli spokojny awans, i tak też się stało. Tutaj Besiktas przez nawet minutę nie był w stanie zdominować Bayernu, mimo tego, że miał kilka naprawdę ciekawych sytuacji. Tutaj Bayern miał ten mecz w 100% pod kontrolą. I ostatnie spotkanie FC Barcelona, Chelsea, Londyn. Barcelona wygrywa 3-0 głównie dzięki kunsztowi, dzięki geniuszowi Leo Messiego. Dwa gole, asysta, tak więc tutaj trzecia bramka Ousmana Dembele, ale tak czy inaczej to Messi był główną postacią Barcelony. Też widać było, że Barcelona ma pewne problemy z grą defensywną i tak naprawdę tylko niefrasobliwość Chelsea sprawiła, że Londyńczycy nie zdobyli nawet bramki. Zespół The Blues miał naprawdę wiele fantastycznych sytuacji, jednak gdzieś brakowało wykończenia. Tutaj te strzały albo zostały obronione przez Ter Stegena, albo nie znajdowały drogi do bramki w postaci niecelnego strzału. Tak więc tutaj Antonio Conte jeszcze do końca sezonu, bo prawdopodobnie odejdzie po obecnych rozgrywkach, musi gdzieś naprawić tą skuteczność
w zespole z Londynu, a Barcelona pewnie będzie grała to, co pokazała w środowy wieczór. Fakt faktem, wygrała zasłużenie, ponieważ no tutaj dobrze zagrali w ofensywie, wykorzystali to, co musieli wykorzystać, a Chelsea nie była w stanie im odpowiedzieć. W piątek losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Będą na pewno hity, tak więc czekamy z niecierpliwością. Na dziś to tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, polubić stronę na Facebooku. Linki oczywiście w opisie. A ja się z Państwem będę żegnał. Marcin Gadd, do zobaczenia, do usłyszenia.